Witam serdecznie. Ci trzy tematy związane z dłuższymi związkami, o których często też nie mówią ci kobiety, także warto sobie posłuchać, bo na końcu też coś dla ciebie przygotowałem. Pierwsza sprawa. Często jak poznajesz kobietę, ona mówi o przyszłości waszej relacji, o tym, że będzie świetnie, że z pewnością ten cały związek przetrwa próbę czasu. Niektóre kobiety nawet sobie wmawiają: jestem taka zakochana, zaręczmy się. Natomiast wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że związek ma termin przydatności. Co to znaczy? To oznacza, że nie zawsze musi być tak dobrze, jak zakłada kobieta, a raczej statystycznie praktycznie nigdy nie jest aż tak dobrze. Bardzo często związek na początku wchodzi w fazę demonstracyjną, gdzie wy się poznajecie. Kobieta oczywiście pokazuje ci swoje zalety, stara się o twoje względy, jest otwarta, traktuje cię w dużo bardziej przyjemny sposób. Natomiast potem, jak się sobie już znudzicie, jak się ze sobą oswoicie, lepiej się poznacie, często dochodzi do różnego rodzaju problemów w komunikacji, jak choćby nawet z tego względu, że ty chodzisz spać o 22, a twoja kobieta o 12, czy tam po godzinie 23, dochodzi do konfliktu, którego wcześniej nie zauważyliście, no bo razem nie mieszkaliście. Stąd wniosek: czasami warto z dziewczyną pomieszkać, sprawdzić, kim jest ta kobieta, jakie ma zwyczaje, no bo pomimo tego, że na początku się wydaje sympatyczna, wcale też tak nie musi być. Bardzo często polecam też przetestować kobietę w sytuacji konfliktowej. Co to znaczy? Jeśli się z nią pokłócisz, to zobaczysz jej prawdziwe oblicze. Jeśli ona wtedy podnosi głos, staje się arogancka, każe cię ciszą, no to widzisz, jaki ona ma charakter, nie potrafi rozwiązywać problemów, tylko ciebie obarcza poczuciem winy, albo ciężko w ogóle się z nią dogadać, bo jak tylko ty powiesz swoje zdanie, no to ona zaczyna uważać, że ty jej nie szanujesz i tak dalej. Także bardzo często w sytuacji konfliktowej sprawdzisz kobietę. Kim jest ta kobieta? Jakie ma tendencje do rozwiązywania konfliktów? Jest to szczególnie istotne, jeśli rozwijasz relacje, ponieważ jeśli ten moment, ten etap pominiesz, no to bardzo często dojdzie do tego typu sytuacji, gdzie po pewnym czasie wy się coraz częściej będziecie kłócić. I niestety, no, nie będzie rozwiązania tych kłótni, no bo ona będzie uważała, że będzie miała rację, ona będzie uważać, że zawsze ma rację, ty będziesz jej tłumaczył, no i tak kłótnia po kłótni, te wszystkie problemy będą się nawarstwiać, no i ostatecznie po prostu dojdzie do wypalenia. Więc zwróć też uwagę na odpowiednią formę komunikacji, ale też na to, że związek nigdy nie będzie taki jak na początku, na późniejszym etapie. To właśnie hormony na początku powodują, że czujemy taką ekscytację, pobudzenie, podniecenie. To sprzyja oczywiście reprodukcji, natomiast zawsze po pewnym czasie przychodzi moment stabilizacji i wtedy nagle widzisz, że dziewczyna, która się koło ciebie budzi rano, nie ma makijażu, nie jest taka piękna, a kobieta widzi twoje wady charakteru. Dlatego tak istotne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, czy ty potrafisz się dobrze komunikować z kobietą. Już nie jednego faceta widziałem, który poznał przepiękną księżniczkę, a za parę miesięcy okazało się, że gość miał po prostu problemy ze sobą, bo nie potrafił się z nią komunikować, ona się obrażała, dąsała się, on ją pytał, o co ci chodzi, a ona mu odpowiadała: domyśl się. No i właśnie to jest cały ten problem. Jeśli kobieta nie potrafi z tobą rozmawiać, rozwiązywać konfliktów, cała jej narracja odnośnie waszych problemów odbywa się na zasadzie: to jest twoja wina, bo się o mnie nie postarałeś, no to nic dobrego z tego nie będzie. Dlatego warto te wszystkie problemy zidentyfikować już na początku, bo nie będzie z tego dobrego związku. Bardzo często kobiety ci o tym nie mówią, że mają też kontakty z innymi facetami. Często ty jako mężczyzna poznajesz dziewczynę, wydaje ci się, co za wspaniała kobieta, będzie tylko moja, tylko z nią będę, ja dla niej wszystko zrobię, ona jest dla mnie jedyna. Natomiast kobiety często prowadzą castingi. Tutaj sobie popisała do Mariusza, tutaj do Piotrka. Kobieta naturalnie zbiera tą atencję facetów. Dlaczego? No bo właśnie wtedy czuje się atrakcyjna, czuje się piękna i
właśnie w związku z powyższym to ją też cieszy. Natomiast no, niektóre kobiety też mają dosyć towarzyskie, otwarte charaktery, osobowości. Lubią sobie popisać z wieloma mężczyznami, facetami. No i właśnie dlatego ty też powinieneś na to zwrócić uwagę, że jeśli ona pisze z facetem, z którym miała jakieś kontakty intymne, no to bardzo często oczywiście to wszystko, co było pomiędzy nią a tym facetem, może wrócić i ty tutaj możesz mieć problemy. Osobiście, jeśli kobieta wraz z rozwojem relacji nie kończy znajomości koleżeńskich z facetami, gdzie umawia się solo z nimi na kawę, odpukać na imprezę czy po prostu na jakiś tam spacer, no to coś tu jest nie tak. Ona powinna kończyć sama te relacje, kobieta sama powinna kończyć te relacje i powinna się głównie skupić na tobie, inaczej nie będzie z tego dobrej, zdrowej relacji i musisz sobie z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Kolejna ważna sprawa. Czy kobieta jest właśnie w 100% skoncentrowana na tobie? Czy czasem nie jest tak, że ty jesteś trzeci, czwarty u niej na liście kolejności? I dlaczego to jest istotne? No dlatego, że jeśli ona woli pracować, niż się z tobą spotykać, jeśli woli koleżanki niż ciebie, no to nie muszę ci chyba tłumaczyć, że ty nie będziesz usatysfakcjonowany z tej relacji. No i także często będziesz tym facetem, który się stara, prosi o te spotkania, przeinwestujesz tą relację, a dziewczyna bardzo szybko będzie dochodziła do wniosku, że to nie jest jej problem, tylko to jest raczej twój problem, bo ty przecież chciałeś z nią być, a ona nie była zdecydowana. Także zwróć uwagę na to, czy potrafisz się odpowiednio wypozycjonować przy kobiecie na początku, czy jesteś właśnie dla niej tym numerem 1, czy zawsze jesteś numerem 3, 4, a może 10, bo jeśli tak jest, nic dobrego z tego nie wyniknie. Kolejna kwestia. Czy ty jesteś facetem, który jest najlepszy w łóżku? Czy jesteś jej najlepszym w łóżku facetem? Oczywiście, kobieta często ci prawdy nie powie, czy jesteś, natomiast ty możesz ocenić jej zachowanie w łóżku, jak ona się angażuje, jak na ciebie spogląda po sytuacji łóżkowej, czy się przytula, czy chce więcej tych sytuacji łóżkowych i to też może być bardzo istotna informacja. Często oczywiście kobiety zaprzeczają, że seks wcale nie musi być taki istotny, natomiast jest on ważny. Jeśli ty jako facet nie potrafisz odpowiednio wpłynąć na kobietę, ona też nie będzie zainteresowana w łóżku. Warto z tego wyciągnąć sobie odpowiednie wnioski. Bardzo często kobiety zaniżają statystyki facetów, z którymi miały kontakty. Weź to pod uwagę, że jak poznajesz kobietę i ona ci mówi, że miała dwóch facetów, no to może być tak, że miała dwóch facetów do potęgi trzeciej albo czwartej i wcale sobie nie żartuję. Bardzo często kobiety nie mówią ci całej prawdy, mówiąc o liczbie facetów, często kobieta podaje ci facetów, z którymi była w stałych związkach, natomiast tych przypadkowych, poznanych kolegów, z którymi spała, no niestety często nie poznasz w ujęciu statystycznym, dlatego musisz na to zwrócić uwagę, że kobiety pod tym kątem często nie powiedzą ci prawdy i dopiero ty na podstawie weryfikacji możesz dojść do wniosku, że ona faktycznie miała dużo więcej facetów. Kobieta nie powie ci, że związek jest dla ciebie niekorzystny, to jest jakby naturalne, więc jeśli ona ma jakieś problemy ze sobą, z psychiką, a nieraz niektóre kobiety mają zdiagnozowany borderline, ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, no to wiesz, ona nie powie ci, że dla ciebie ten związek jest niekorzystny, tylko cię będzie kusić, bo jej się to opłaca, żeby mieć faceta, który się nią zajmuje, który się o nią stara, bo w tej sytuacji ona ma z tego same korzyści. Także to ty musisz jako mężczyzna sprytnie wybrać kobietę, która dla ciebie będzie odpowiednia i niejednokrotnie będzie ci to kosztować też odrobinę silnego charakteru, a nawet w sumie nie odrobinę, tylko dużo silnego charakteru, bo w niektórych sytuacjach, żeby odciąć trudną relację z kobietą, po prostu musisz postawić na swoim, musisz kobiecie powiedzieć, że chcesz odejść, bo musisz się nauczyć rezygnować no, z relacji z kobietami, które dla ciebie nie są korzystne. Kobieta często ci nie powie, że będzie się starzeć szybciej niż ty, że po urodzeniu dziecka straci tobą zainteresowanie seksualne. Nie powie ci często, że wcale już nie jest tobą zainteresowana. Znam wiele przypadków, gdzie kobieta pisała z innym mężczyzną, spotykała się, a przy mężu udawała, że wszystko jest okej. Dlaczego tak się dzieje?
No bo jak ona by ci się przyznała, że już się nie kręcisz, to za chwilę by się musiała tłumaczyć dlaczego, a niektóre kobiety są tym po prostu zmęczone, więc też musisz z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Kobieta bardzo często może zachowywać się w niemiły sposób, bo ty ją irytujesz tym, że jesteś za miły, za dobry. Zwróć uwagę, czy nie przesadzasz z tą słodkością, bo czasami jest tak, że w pewnym momencie przesadzisz, a kobieta już cię z automatu gorzej traktuje, narzeka na ciebie i cały czas zaczyna utrzymywać dystans. Często już wtedy nie ma pocałunków, sytuacji łóżkowych. Także czasami pewnych informacji nie uzyskasz od kobiety. Kobiety raczej często posługują się językiem niejasności, nieoczywistości i nie mówią pewnych rzeczy wprost. One po prostu wolą posługiwać się tą sugestią, tym podejściem domyśl się, żebyś ty zrozumiał, o co chodzi. Czasami bywa to irytujące, natomiast musisz się też nauczyć, jak czytać zachowanie kobiety, jak czytać jej nastawienie, zmianę zachowania. Dlatego zawsze warto być czujnym, bo bardzo szybko możesz stracić dziewczynę. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy zachowanie kobiety w związku się zmieniło. Przykładowo, pracujesz za granicą, a twoja kobieta przestała odbierać telefon. Przestała się odzywać. I co wtedy? No coś się zmieniło. No, coraz częściej telefonu nie odbiera. To może być ważny sygnał, że coś się dzieje. Tak samo jak ona nie odpisuje przez dłuższą chwilę, a zawsze odpisywała od razu. Tak samo jeśli kobieta nagle zaczyna wychodzić gdzieś wieczorem i coraz częściej w jej otoczeniu pojawiają się koleżanki po rozwodzie czy po rozstaniu. Taka kobieta naturalnie będzie kuszona do zdrady, dlatego weź to pod uwagę, bo niestety często możesz tutaj wpaść w pułapkę w związku z kobietą, która cię po prostu oszukuje. Nie jest to miłe, nie jest to fajne, więc warto z tego wyciągać wnioski. Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Tylko do dzisiaj do północy mój najnowszy kurs Jak się całować z kobietami. Można pobrać 70% taniej najlepsze techniki podniecających pocałunków. Wejdź sobie w tego linka, skorzystaj. Świetna wiedza, która zrobi z ciebie naprawdę bohatera przy kobietach. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Skorzystaj. Pobierz ten kurs 70% taniej do dzisiaj do północy. I również do dzisiaj do północy możesz się zapisać na moje dwudniowe grupowe szkolenie z uwodzenia w dzień. 30% taniej polecam kurs.uwodzeniewdzień.pl/szkolenie50. Przyjedź do Krakowa, naucz się podrywu na ulicy, flirtu. Zdziwisz się, jak piękne kobiety zaczniesz poznawać. Jestem przekonany, że to szkolenie zmieni twoje podejście do kobiet. Nauczysz się poznawać te wszystkie przepiękne, atrakcyjne kobiety szybko, bez wysiłku, dzięki mojej pomocy. Zachęcam do skorzystania, bo jeszcze tylko do dzisiaj do północy na takie szkolenie możesz się zapisać 30% taniej. Dlatego napisz na mojego maila, podeślij mi swój numer telefonu, a opowiem ci na ten temat więcej. Oczywiście link do zapisu na szkolenie znajdziesz też pod spodem, dlatego korzystaj, bo warto. kurs.uwodzeniewdzień.pl/szkolenie50.